Zeta zoraza to tak całkiem miejsce od nas nie odesła. No i musimy o wszystkich wymogach sanitarnych pamiętaj. Mamy wywieszone regulaminy, są punkty do dezynfekcji. Jak zeście przyszli rodziną, to se siedźcie w kupece wszyscy razem. Na jak zeście są nie pilcy, nie znocie się, no to w tych odległościach pamiętaj. Domy gazdę naszej gminy, pana wójta Tadeusza Piętkę, co był uroczyście łospocon ten tegoroczny zwyk bacowski. Moi kochani, no nie jest ta cornołowiecka wszystkich baców i wszystkich gaców, gazdów. Na tej polanie każdy jeden z nas czuje się poniekąd bacą i jest bacą, jest gazdą. A gazda, to słowo to brzmi naprawdę dumnie. To nie jest takie pierwsze, lepsze słowo, co se go ktoś ich tam wymyślał i sroce spod ogonału no te z nie wypadło. To słowo, nie wiem czy wiecie, ale przynieśli ze sobą pasterze wołoscy, jak wędrowali tu roki temu i teraz i Węgier, i Słowok, i Ukrainiec, i Serb tak samo wypowie to słowo gazda. Jak kto mi nie wierzy, se może wartko smartfona z kieszni wyciągnąć i to wszystko se sprawdzi we Wikipedii albo w jakim innym jestem mądrzejszym słowniku. Moi kochani, gazda to słowo zobowiązuje i to słowo, jak żadne inne, nie przywodzi na myśl wspólnoty. Bo od razu przed łocami widzimy naszego gazdę, bacę Szczechowica i stado jego łowiec. To stado, które się składa z przeróżnych łowiec, a jednak tworzą jedność. One są jedną owczarnią, jednym stadem owiec. I każdy z tych łowiec dobrze wie, że jak pójdzie sama na własną rękę, to się straci. To ją jaki stworzenie, jaki wilk od razu dopadnie i ją zezre. Bo to ma być jedna wielka wspólnota, chociaż moi kochani, każdy z tych łowiec jest od innego gazdy. Każdy przysła z innej strony, tu do cichej. Każdy ma swoje ja, każdy ma swój charakter. Każdy ma swojego Boga na grapie, jak go dają górole. Ale idą razem, nie idą łoswe, idą razem na hole i razem z tej holi wracają, bo dobrze wiedzą, czym pachnie ta samotna wędrówka łoswe. I to jest dla nas, moi kochani, najlepsza nauka dla ludzi. Od tych łowiecek się możemy sporo dziś nauczyć, żeby my zawsze szanowali tradycji, żeby my zawsze szanowali porządku tego świata, żeby my nieśli łoswę, tak jak świat dziś woło, idź se łoswę, żyj tą ino chwilą, co jest teraz, a nie par na to, co było wczoraj. Nic bardziej zgubnego. Poparmy się na naszego bacę, poparmy na nasze łowce, jak one razem ze sobą wędrują. Krok w krok, parcie, taki różne, z różnych stron, a idą razem. Jaki też to jest piękny widok. Moi kochani, powitaliśmy się już wszyscy tą jedną wspólną witacką, ale tu jeszcze widzę, że jest nas gazda, jeden, drugi, trzeci i pozwólcie, że powitam tu naszego pana nadleśniczego, gazdę tego terenu, bo przecież my ten teren tu od niego wynajmujemy, pana Piotra Olesiaka tam między, ale oni jeszcze te rygory nie mają popuszczone tak bardzo, więc w ich imieniu jest delegacja z Nowej Bystrzycy i bardzo pięknie tą Nową Bystrzycę tu u nas witamy. Bo bez Słowoków by my tej imprezy też dzisiejszej nie mieli. Widzę, że jest radny powiatowy, Grzesiu Rybarski. Bardzo pięknie cię witamy. Pan starosta Żywiecki, pan wicewojewoda Jan Chrząż, pan poseł Matuszny są w drodze, bo inne uroczystości powiatowe są dziś w Grzywcu, ale oni tutaj na pewno dojadą, no bo jak tu nie być na bacowskim zwyku w cichej. 14. Bacowski zwyk uznaję za otwarty. Gaździe naszej gminy zenum ten zwyk łospocyn. Zanim moi kochani udumy się na pobłogosławieni tych łowiecek, posłuchajcie parę słów, czemu to tak się odbyło. Jedna z woźniejszych części zwyku już za nami, to była msza święto. Bóg zapłać wielegnemu księdzu proboscowi za odprawienie tej mszy świętej, bogatej. A teraz opowiemy wam właśnie o tych zwyczajach pasterskich, jako to dawniej bywało, no i o tym, co nos dzisiaj ceko. Zwyk w Gwarze Górolskiej to po prostu zwyczaj. U nas w Sobluce zwyk to tradycyjne święto bacowskie.
towarzyszące wypędzeniu łowiec na chole. Pomysłodawcą tego święta jest gazda Marian Sporek. Prawda jest taka, że te łowiecki, no to jest tak od miesiąca się na holach pasą. No ale co by tą tradycję podtrzymaj? Zawsze na przełomie maja, czerwca te łowiecki tutaj święcimy i tę bogatą łobrzędowość i żywą kulturę pasterską łobchodzimy. Dzień przed radykiem, czyli wyjściem na hole, gazdowie przyprowadzają swoje stada, następnie jezik liceni, ocena kondycji tych zwierząt, nie jest jaki, które słabe, chorowite. Potem jest właśnie mięsani, łowcom przypino się dzwonki. Zgodnie z wiekową tradycją na świętego Wojciecha 23, to jest kwietnia, po mszy świętej, na której bacowie otrzymują wodę święconą, sajtę do ospalenia watry oraz kalendarze do bacówek, by z Bogiem pracować i tak jak Pan Bóg chce. Potem ruszą redyk ze wsi na hole. Na cele idzie baca, to jest szef pasterzy i dobrze słuchajcie, bo ja wam z tego dzisiaj przepytam. Czyli baca, szef pasterzy, potem kierdel, czyli stadołowiec, no i juhasi, to są ci pasterze, honielnicy, to są pomocnicy pasterzy, wiecie, oni tak naganiają, tacy chłopaki, to są no, młodzi najczęściej, no i psy, co by pilnowały porządku. Koro dowodowi oczywiście towarzyszy wojsk z dobytkiem całym serowarskim, kotłami, różnymi zdziortami drewnianymi, bo nie ma zabieg metalowych, bo się mleko źle psuje się wtedy. No i często jest muzyka, kapela często jest idzie z nimi. Kiebaca wraz z juhasami i łowcami docierają na górski chole, towarzyszą im charakterystyczne łobrzędy. W pasterskiej bacówce rozpolo się łogień, watrę, zwaną świętym łogniem. Na środku polany wbijano jest mojka, czyli taki smerecek ubrany snurkami na zerdzi. I tam haniok w kosorze też mamy taką mojkę. I ta mojka ma symbolizować siłę i zdrowie. Wokół mojki trzykrotnie zagania się ten kierdel i ta tradycja nazywana jest mięsanim. Jej praktycznym celem jest zespolenie w jedność łowiec pochodzących często z różnych gospodarstw, by tworzyły one jedno stado i co by się nie oddalały od reszty. Za całe zdyscyplinowanie stada podczas tego mięsania odpowiedzialny jest oczywiście baca. Posypuje to stado solą trzymanej u boku grudziorki. Dzięki wrzaskom i gwizdaniu juhasów stado się podrywa, po to zając właśnie za tym okrążającym tę mojkę bacą. No i jeden taki przysąd góralski godoze, posłuchajcie, która ta łowca się łodłący łodnik, albo kielo się ich łodłący tych tela, poza tym krąg, co okrążają razem tę mąkę, tela w tym roku po prostu porwą dziki zwierzęta, co jako inaczej jest zginą. Tak to godo tradycyja. Po wpustyniu łowiec do kosoru odbywa się licyni. Za każde 10 zwierząt juhasi tną po jednej rysie na desce wyciętej z kosoru. Nieodłącznym elementem redyku jest też modlitwa. Zdrowaś Maryjo, Ojce nas, którą baca odmawia stojąc na środku stada w intencji pomyślności w nadchodzących kilku miesiącach gospodarki sałaśnicej. A teraz, moi kochani, zaproszę księdza proboszca, pana Wojta i was wszystkich tu zebranych ku kosorom, co by uroczyście te łowiecki pobłogosławić. Wokoło górecki pasą się łowiecki, ni ma tam łowcorza, ani łowcorecki. Łowiecki by cały kiesie mięsa i miały, łowcorzycek płaką noc